jest wiele państw na świecie, gdzie dzieją się tragiczne rzeczy, a w większości świata to niezbyt obchodzi. Natomiast weganie to są osoby empatyczne w większości i myślę, że weganie również pomagają ludziom. Ja wspieram różne akcje charytatywne pomagające ludziom. I tak samo wielu moich znajomych. Natomiast chciałam zauważyć, że zwierzęta to jest najbardziej dyskryminowana grupa na świecie. Każdego roku jest zabijanych około 2 biliony zwierząt morskich i 70 miliardów zwierząt lądowych. I tak naprawdę to tylko weganie się interesują tymi zwierzętami. Reszta społeczeństwa w teorii niby jest przeciwko krzywdzeniu zwierząt i niby są za humanitarnym traktowaniem tych zwierząt, ale no, jeśli chodzi o ich czyny, no to jednak aktywnie oni wspierają krzywdzenie tych zwierząt. I spośród wegan też większość jednak nie jest aktywistami, większość ogranicza się do samego niekrzywdzenia zwierząt, natomiast nie angażują się oni w działania mające na celu spopularyzowanie weganizmu i przekonanie kolejnych osób do zaprzestania krzywdzenia zwierząt. Tak więc ja pomagam ludziom, ale dopóki nie zakończymy eksploatacji zwierząt, to najbardziej będę się skupiać na pomocy zwierzętom, ponieważ są one najbardziej dyskryminowane i większość społeczeństwa nawet nie postrzega ich jako ofiary.